Historia Afganki, którą ostrzegano przed Polską, a dziś nie da powiedzieć o Polsce złego słowa. Mowa o Niloufarze Ayoubi, czyli autorce książki Wyrwana z piekła talibów. Jak sama wspomina, gdy była dzieckiem, jej rodzice zamienili ją w chłopca. Tą praktykę określono mianem Basha Posh, czyli w języku Dari ubrany jak chłopiec. Była to wtedy w Afganistanie powszechna praktyka, lecz nielegalna. Jak mówi sama zainteresowana, rodzice poświęcali jedną dziewczynę w rodzinie wtedy, gdy w domu nie było chłopców. Nie mieli innego wyjścia, bo potrzebowali chłopca, który mógłby zarabiać. To praktyka obarczona potwornym zagrożeniem, bo gdy sekret Basha Posh wyszedłby na jaw, talibowie potrafili zabijać takie dzieci. Mój tata miał inny powód, bym stała się chłopcem. Chciał, żebym mogła korzystać z życia, żebym mogła się uczyć. Nie chciał, żebym była narażona na bestialstwo talibów tak, jak inne dziewczynki i kobiety. Mówiła również o brutalności za czasów rządów talibów. Wspomina wydarzenia z jednego meczu. Wyciągnęli z karetki nieprzytomnego mężczyznę, położyli jego ręce na drewnianej desce, a następnie odcięli mu obie kończyny. Wszystkich obecnych na stadionie poinformowano, że ten człowiek był złodziejem. Jednak nie były to jedyne tego typu praktyki. Akty okrucieństwa widzieliśmy na każdym kroku, jak tak zwany taniec śmierci. Wieszali ludzi na dźwigach ustawionych w centrum miasta, tak, żeby wszyscy widzieli. Pytana o zmiany polityczne w Afganistanie po 2001 roku mówi: Afganistan stał się demokracją, kobiety przestały być więźniami w swoich domach, mogły uczestniczyć w życiu publicznym, w końcu mogły chodzić swobodnie po ulicach, na stadiony, do restauracji, robiły zakupy, były widoczne w mediach i w polityce, zakładały swoje biznesy, wiele stało się aktywistkami. Niloufara miała również swój biznes, który zatrudniał ponad 300 pracowników. Jednak w wyniku przejęcia władzy przez talibów wszystko przepadło. Jak wspomina, cudem udało się nam przedrzeć do jednego z tych samolotów, które wylatywały z oblężonego lotniska. Zapytana, czy ostrzegano ją przed Polską, odpowiada: tak, od pierwszego dnia Polacy mówili, żebyśmy tu nie zostawali. Powtarzali, że wcale nie trafiliśmy do lepszego kraju, bo i tu są ogromne ograniczenia. Tylko Michał chciał, żebyśmy znaleźli tu dom dla naszej rodziny. Wiem, że w Polsce jest wiele dobrych dusz, takich jak Michał, dlatego nie chcę skupiać się na negatywach. Każdy kraj ma swoje plusy i minusy, złe i lepsze strony. Polska jako jedyny kraj mnie ocaliła. Swoją wypowiedź podsumowuję. To jest mój drugi Afganistan, może brzmię za bardzo emocjonalnie, może będę oceniana, ale ja nie wybrałabym mimo żadnego innego europejskiego państwa. Jednak gdy jest pytana o swoje doświadczenia z całego życia, odpowiada: mierzę się dziś z potężną traumą. Gdy przeglądam stare zdjęcia w telefonie, popadam w marazm i całymi dniami nie wychodzę z łóżka, bo przypominam sobie, jak wiele straciłam i że życie już takie nie będzie. Nie jestem gotowa, by to zaakceptować, bo w Afganistanie została moja mama i brat. Tam są moje wspomnienia, marzenia, nie chcę o nich zapomnieć. Pomiędzy niebem a piekłem jest czyściec. Czuję, jakbym właśnie tam była. A co Państwo sądzą o tego typu historiach i czy w Afganistanie będzie jeszcze szansa na zmianę? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. W mediach, jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyświetlić Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj Dowiejko, redakcja Koniec Pera, to był program Analiza.